ta przyszłość jest już z nami, tak jak to przewidział Stanisław Lem, czyli po prostu czytniki elektroniczne książek, o ile ktoś jeszcze będzie chciał czytać zamiast ich słuchać. Książki przyszłości myślę, że na pewno będą wzbogacone o większą ilość wiedzy. Książka papierowa jest niezagrożona. Ulubiona książka z dzieciństwa i dlaczego? Małe książę. Nie wiem, jakoś zawsze mnie tak wzruszała. Opowieści z Narni. Zabrał mojego księcia, bo to jest mega mądra książka, ale on jest dalej w podstawie? No właśnie, ja w 5-6 klasie nic z niej nie zrozumiałem. Wydaje mi się, że każdy z wychowawców powinien dobierać te lektury pod względem własnej klasy, którą posiada, ponieważ to zależy, jakie są potrzeby dzieci. Chyba Dzieci z Bullerbyn. Ale ja czytałam namiętnie po kilkanaście książek w tygodniu, w związku z tym trochę trudno mi wymienić tylko jeden tytuł. Ja swoją edukację zakończyłem już dosyć dawno w szkole podstawowej. Jak pani myśli, jak książki będą wyglądały za 50 lat i dlaczego? Mam nadzieję, że będą wyglądały tak jak teraz, w twardej oprawie i papierowe, żeby można było je dotykać i oglądać. A jak będą wyglądały, no to trudno stwierdzić. Bardzo się to szybko zmienia. Porównywalnie jak wyglądają teraz, tylko będzie mniejsze zainteresowanie czytaniem takich książek w sposób tradycyjny. Książka papierowa jest niezagrożona, że w przyszłości nadal będzie tak wyglądała. Jest bardzo wielu amatorów książek papierowych, którzy uwielbiają czytać, trzymać książkę w ręku i dyrektować się tym, co tam się znajduje, treścią książki, którą mogą widzieć na papierze. Zastanawiam się tak naprawdę, czy ludzie będą mnie dalej czytać, bo teraz wszyscy by słuchali audiobooki albo YouTube'a, albo TikToka. Chyba podobnie, chyba że nie, może papier się na coś zmieni, bo drogi jest ostatnio. Na pewno będą wzbogacone o większą ilość wiedzy, na pewno na przykład przyrodnicze książki, będzie więcej już odkryć naukowych. Nie będą istniały. Uważam, że książki będą na tablecie i nie będzie papierowych książek. Ja mam nadzieję, że będą takie jak do tej pory, czyli również w wersji papierowej, ale wiadomo, że coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, czyta książki, e-booki. Myślę, że ta przyszłość jest już z nami, tak jak to przewidział Stanisław Lem, czyli po prostu czytniki elektroniczne książek, o ile ktoś jeszcze będzie chciał czytać zamiast ich słuchać. Technika będzie się zmieniała, natomiast content tak zwany, czyli zawartość będzie dokładnie taka sama. Mam nadzieję tylko, że książki będą lepiej propagowane, promowane, aniżeli do tej pory. Okej, a jeśli mogłaby pani dodać jedną lekturę do podstawy programowej klas 5-8, co by to było i dlaczego? Jedną lekturę, jakąś konkretną. Myślę, że ciężko mi tu powiedzieć konkretny tytuł, ale ja na przykład bardzo lubię książki historyczne i uważam, że one są bardzo wartościowe, więc myślę, że coś na temat historii Polski. Wydaje mi się, że każdy z wychowawców powinien dobierać te lektury pod względem własnej klasy, którą posiada, ponieważ to zależy, jakie są potrzeby dzieci i zrobić taki wywiad wśród dzieci, co ich tak naprawdę interesuje, jakie są potrzeby klasy, jakie wartości należałoby w tej klasie poruszyć i na tej podstawie dobrać tę lekturę. Poczytnym autorem w bibliotekach jest Marcin Szczygielski, nie wiem czy znacie, nagradzany na różnych konkursach literackich. Przy tych czasach, co teraz są, ja bym wydała takie o spokój na ziemię, o klimat, bo przede wszystkim, bo teraz klimat jest zanieczyszczony, o mir, o spokój, żeby nie było wojny. Małe książę, taka książka, ale chyba ona jest, nie wiem, czy jest wpisana, czy nie. Jest? No to jak jest, to dobrze. Książki podróżnicze są niezwykle ważne, zwłaszcza teraz, kiedy tak dużo podróżujemy i podróżują również dzieci i młodzież. Wiem, którą bym chyba zabrał. Bym zabrał mojego księcia, bo to jest mega mądra książka, ale on jest dalej w podstawie? No właśnie, ja miałem w 5-6 klasie nic z niej nie zrozumiałem, ale niedawno czytałem mojego księcia i to jest genialna książka. Co bym dał? Myślę, że trochę bym dał... Jeśli są takie książki lekko napisane o zagrożeniach internetu, bo to jest wielkie zagrożenie,
każde dziecko właściwie teraz ma dostęp do internetu, a wydaje mi się, że świadomość tych zagrożeń jest bardzo mała. Harry Potter jak nie ma. To jest... jak nie ma, bo ja nie wiem, jakie są lektury 5-8. Ale Harry Potter. Książki wszystkie są świetne. Mnie się zwłaszcza podobał Pan Samochodzik i Templariusze, to do dzisiaj pamiętam. Bardzo byłoby dobrze, gdyby sięgali ludzie po książki historyczne. Jednego tytułu nie wymienię, ale bardzo bym chciała, żeby wszyscy znali historię naszą i Polski przede wszystkim. Zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje na świecie obecnie. A Pana ulubiona książka z dzieciństwa? Mam ich sporo, ale Dzieci z Bullerbyn, ukośnik Pan Samochodzik, wydaje mi się. Mały Książę. Nie wiem, jakoś zawsze mnie tak wzruszała. Opowieści z Narni. Matko, nie mam takiej książki. To był Jules Verne, prawda? To był Karol May. Najlepsza to moja była książka taka po ukraińsku Koty Horoszko. Taka pro takiego maleńkiego chłopaczka, jakiej był bardzo takiej śmialej. No w pustyni, w puszczy zdecydowanie. Pies, co jeździł koleją. Kopciuszek, ale nie ze względu na tą historię, ale ilustracje w tej książce, które zostały mi w głowie do dzisiaj. Ulubionej książki tytułu nie pamiętam, ponieważ jest to książka, którą zawsze czytała mi mama o takim niedźwiadku, który mieszkał w tundrze i tajdze. I w lasach toczyły się jego przygody, ale tytułu nie pamiętam.